Przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia roku 2013 o działalności pożytku publicznego i wolnym wolontariacie. Poproszę panią wójt. Pan Dzień dobry, witam Państwa. Przedmiotem uchwały jest przyjęcie programu współpracy gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi w roku 2013. Przyjęcie tej uchwały wymaga ustawa o działalności pożytku publicznego, która zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia takiej uchwały przyjmującej program współpracy do końca listopada roku poprzedzającego. Program ten reguluje zasady oraz formy współpracy gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi, formy przyznawania dotacji na wspieranie różnego rodzaju zadań. Program ten został przygotowany zgodnie z uchwałą i ustawą w tym zakresie na podstawie programu obowiązującego w roku bieżącym. Został poddany również konsultacjom z organizacjami pozarządowymi zgodnie z uchwałą Rady Gminy o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi poprzez umieszczenie tegoż projektu programu na stronie internetowej gminy wraz z formularzem, który umożliwia zgłoszenie proponowanych zmian. Konsultacje te trwały w okresie od dnia 29 sierpnia bieżącego roku do 12 września i w wymienionym wyżej terminie nie wpłynęły wnioski o zmianę konkretnych zapisów programu. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisji. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę o zadanie pytań. Proszę panią radną. Ja mam pytanie w punkcie 6. To jest dziedzictwo kulturowe, w szczególności przez kultywowanie lokalnej tradycji. O co tu chodzi? Kultywowanie lokalnej tradycji. Chodzi tutaj, no, znaczy myślę, że to jest dosyć logiczne, no, tradycji, która jest związana czy to z historią, czy z jakimiś obyczajami związanymi z terenem naszej gminy, no, czy tam lokalnym. No. Znaczy, co jest zrobione w tym? Czy wygotować, czy ktoś nas musi pokonać lokalnie? Przepraszam, nie słyszałem. Chciałabym, żeby pan rozwinął ten temat współpracy. Jakie tradycje kultywujemy? Bo ja według mnie powinno być kultywowanie tradycji związane z Litwą Bożeszczą, bo to my to robimy, a co innego robimy? Między innymi tak, ale tutaj jest program jest na tyle ogólny. W programie nie mamy zapisanych konkretnych zadań, które będą realizowane, bo zadania są zapisane w budżecie, nie w programie. Więc wtedy właśnie to, co pani w tej chwili powiedziała, czyli kultywowanie tradycji bitwy pod Raszynem, to jest właśnie kultywowanie lokalnej tradycji. To się w to wpisuje. Między innymi oczywiście. Ale jeżeli byłyby inne propozycje ze strony organizacji, no to też mogłoby się tym wpisać. I mam jeszcze pytanie w tym samym punkcie 6, podpunkt C. Realizacja przeglądów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim podkreślającym funkcję historyczną gminy. Co to jest? Szanowni Państwo, program współpracy z organizacjami pozarządowymi nie mówi o tym, co to jest, tylko daje propozycje wszystkim, którzy mają jakąś wizję, no,
propozycję dla samorządu gminnego w tym temacie, żeby zaproponowali, bo to jest zadanie własnej gminy, ale gmina wychodzi na przeciw właśnie tutaj w inwencji twórczej mieszkańców. Jeżeli mieszkaniec wyczyta z tego programu właśnie takie hasło, to realizacja przeglądu artystycznej i ma propozycję dla samorządu, to ją składa w formie oferty. To tak to trzeba, że my możemy cały wachlarz tutaj sobie przewidzieć i możemy część tych zadań zrealizować w ramach własnych zadań, na przykład przez jednostki organizacyjne GOS-owskie, Gminy Kultury, czy wewnętrzne jakieś sympozja organizowane przez urzędników gminnych. Ale tutaj Urząd Gminy uważa, że organizacje pozarządowe są lepszymi organizacjami do takich właśnie zadań, bo tam zrzeszane są osoby, które bardzo ściśle utożsamiają się z tym, jak się utożsamiają z tym tematem. Przedstawił mi naszą ofertę, która jeżeli znajdzie Państwa sposób, to będzie po prostu może w formie konkursu tutaj w odpowiedni sposób wsparcie, czy tam wypełnienie zadań. To nie jest tak, że to gmina będzie realizowała to swoimi siłami. To, o czym dzisiaj mówimy, to jest Państwa aktywności. Chciałam się spytać, panie wójcie, czy pan Dominik, która organizacja złożyła takie wnioski do tych dwóch punktów, które otoczyła? To znaczy, momencik, pan Dominik odpowie, nie pan to. To znaczy, ja chciałbym może wyjaśnić troszeczkę, bo nie wiem, czy w tej chwili troszeczkę źle się nie rozumiemy, chociaż mi. Bo wszystkie te, które zostały tutaj zapisane, w ogóle program, został napisany. Program, zresztą zgodnie z ustawą, tak jak mówiłem wcześniej, bazą wyjściową był program na rok ubiegły, czyli w tej chwili bieżący, który się kończy. I ten program w takiej samej formie, bo tak ustawa narzuca tworzenie programu współpracy, był poddany program na rok bieżący konsultacją z organizacjami pozarządowymi. Jeżeli organizacje pozarządowe zgłosiły jakieś konkretne, że ten punkt chcemy zmienić w ten sposób, to miały do tego prawo. Oczywiście gmina również może zmieniać. Jednakże ten program był napisany jeszcze przed i konsultowany w zasadzie, jeszcze przed złożeniem wniosków. Nie ma zawartych konkretnych wniosków, to co wspomniałem wcześniej, że tutaj są tylko ogólne aspekty i w to się wpisują dopiero wnioski. Jeszcze raz mówię, tutaj nie mamy konkretnych zadań, ani wniosków. Ale mówi pan, że program jest napisany na ten rok, znaczy na ten bieżący. Kto w bieżącym roku złożył taki wniosek? Przemawiam u dyrektora Jezi, bo widzę, że pan dyrektor temat, kto złożył w natychmiast na 2013, tak? Słucham? Kto złożył w natychmiast na 2013? Tak. Złożyła organizacja. Ale pan powiedział, że był program napisany na rok 2014. Ja rozumiem, ale tak, ale pani. Proszę bardzo, zadaję pytanie dotyczące wniosku. Wniosek złożył projekt naszą 2009 i był opiniowany przez Komisję Sportową Sportu i Kultury Dziedzictwa Narodowego. Także na pewno został złożony do tego projektu uchwały wniosek tego towarzyszenia. Więcej towarzyszy nie składało na razie wniosków. Dowie się pani do wszystkiego i będzie głosowanie budżet na rok 2013. Dziękuję. Proszę panie wójcie. Także będę państwu zwrócić uwagę, że dyskusja w tym momencie poszła jakby zupełnie w sensie dlatego, że zupełnie inne zadania na, że tak powiem, uchwalenie takiego programu współpracy gminy Raszy z organizacjami pozarządowymi. Jest są to pewne wytyczne i pewne cele, które chciałaby gmina osiągnąć współpracując z tymi organizacjami. Nie są to realizacje konkretnych zadań, o których pani pyta. Te zadania dopiero wynikają w wyniku realizacji tego programu, czyli tych wytycznych poprzez poszczególne stowarzyszenia działające na terenie gminy i nie tylko. Mamy pewne priorytety i te priorytety chcemy, żeby te organizacje pozarządowe wykonywały. Jeśli chodzi o pewne dziedzictwo, mamy na terenie gminy elementy, na których tam szczególnie zależy. Jest to oczywiście kultywowanie tradycji związanych z bitwą pod Raszynem, ale również i tutaj do pytania pierwszego, które pani zadała, na przykład konkurs Palm Wielkanocny, który już jest pewną lokalną tradycją, gdyż odbywa się on już od kilkunastu lat.
i stanowi pewien element naszego życia gminnego, życia właśnie jeśli chodzi o tradycję, kultywowanie pewnych zwyczajów związanych z tym obrzędem. W związku z tym jakby te pytania, które Pan chce uszczegółowić na bazie tego programu, są w tej chwili jakby nieadekwatne, nieistotne do tego, co w tej chwili robimy. Ja rozumiem, że moglibyśmy tu rozmawiać nad czymś takim, że Państwo chcecie, żeby w ramach tego programu były również realizowane jakieś kolejne idee i zamierzenia, które w tym programie, że tak powiem, nie są uwidocznione, żebyśmy mogli włożyć do tego programu i ewentualnie oczekiwać na współpracę w realizacji tych zamierzeń poprzez stowarzyszenia zrzeszone w różnego rodzaju organizacje. My po prostu dajemy tu pewne wytyczne i pewne cele naszej gminy. I tylko tyle i tylko. Dziękuję. Nie należy tego rozszerzać. Panie mecenasie, zabrać głos, nie pani radna Szalik. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, konstrukcja paragrafu 7 programu jest taka, że w paragrafie 7 wybraliśmy zadania priorytetowe, które nam udostępnia ustawa o wolontariacie i o współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ustawie jest ponad 20 takich priorytetów. My wybraliśmy 7 dla potrzeb naszej gminy. Dziękuję. Pani radna Szalek. Ponieważ nie uczestniczyłam w obradach komisji, tu jest napisane, że projekt został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. Jak te konsultacje się odbywały, ile organizacji pozarządowych odpowiedziało na konsultacje, czy to były spotkania, czy internetowe. Z kolei niżej jest napisane, że na stronie internetowej i wyżej wymienionym terminie nie wpłynęły wnioski do organizacji pozarządowych. Czy jest tak małe zainteresowanie organizacji pozarządowych tym programem? Może mi Pan wyjaśnić. Proszę. To znaczy, no już szczerze mówiąc, dokładnie to samo powiedziałem już tutaj na wstępie. Konsultacje zostały przeprowadzone, owszem, tak jak jest w uzasadnieniu, trwały zgodnie z uchwałą 2 tygodnie, 14 dni dokładnie, od 29 sierpnia do 12 września bieżącego roku. Zostały one przeprowadzone w trybie zgodnym z również uchwałą Rady Gminy o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi. I zostały przeprowadzone w sposób następujący. Został program, który był konsultowany, umieszczony na stronie internetowej gminy wraz z formularzem umożliwiającym, który jest zresztą załącznikiem do uchwały, umożliwiającym zgłoszenie swoich propozycji zmian. No i tak jak tutaj pani już wspomniała, zresztą ja wcześniej również o tym wspominałem, wymieniając wyżej terminy, nie wpłynęły wnioski od organizacji pozarządowych dotyczących propozycji zmian w programie. Ja dokładnie wiem, co powiedziałam, nie powtarzam. Chodzi mi o to, czy do tych organizacji pozarządowych mamy maile, czy byłyby wysłane maile, że taki program jest konsultowany, czy te organizacje pozarządowe widziały, bo no wiemy, była jedna konsultacja, drugie, chodziło o szerszy zasięg. Jeśli Pan powołuje się, że były poddane konsultacje, czy jakakolwiek organizacja pozarządowa odpowiedziała na tę konsultację, czy Pan ma jakieś wnioski, czy no nie wpłynęły, czyli co, 0 konsultacji, tak? Nie wpłynęły wnioski. Zostały wysłane przez Pana? To znaczy, jeśli chodzi o pytanie odnośnie adresów mailowych, nie mamy adresów mailowych do wszystkich organizacji pozarządowych, ponieważ... Wie Pan co, ale są na stronie naszej gminy informacje maile do organizacji pozarządowych, które do tej pory brały. To znaczy mi tylko chodzi, jaką formę przybrała ta konsultacja, bo ja rozumiem, że w zasadzie organizacje pozarządowe nie odpowiedziały na ten program. To znaczy zaakceptowały, bo nie wiedziały. Tak? Może ja tylko słowo. Proszę Państwa, tak, konsultacje odbywały się zgodnie z zasadą przyjętą u nas w gminie. Wysyłanie maili do poszczególnych organizacji, do poszczególnych stowarzyszeń
chyba wydaje mi się troszeczkę jakby niestosowne, choćby z uwagi na to, że nie jesteśmy w stanie wysłać do wszystkich, w związku z tym, że wyróżnianie jednych, a pomijanie drugich dawałoby wrażenie, że preferujemy te organizacje, te stowarzyszenia, zaś pomijamy celowo inne. Wywołałoby to może pewien dyskomfort, a nawet może i pewne zastrzeżenia, uwagi i krytykę ze strony tych powinienów. Wydaje mi się, że w ubiegłym roku, ponieważ były takie konsultacje przeprowadzone dokładnie tutaj i większość organizacji, które działają na terenie gminy Raszów, były zapraszane na te konsultacje, a ponieważ tegoroczny program niewiele się różni w swoim zamyśle i w swoich jakby ideach od programu, który był realizowany w roku ubiegłym. Stąd organizacje, które brały udział tutaj w spotkaniach na tej sali, w którym między innymi ja również brałem udział. Rozumiem, że są usatysfakcjonowane tym programem i w związku z tym nie poczyniły żadnych uwag do tego programu, uważając, akceptując, że tak poprzez niezabieranie głosu, poprzez tak zwane milczenie. Generalnie jest zasada tak, jeśli nie mam żadnych uwag, nie potwierdzam tego poprzez zgłoszenie, tak, program jest wspaniały. Tylko wtedy, kiedy jestem z jakiegoś powodu niezadowolony. Można przyjąć, idąc za tym tokiem myślenia, że po prostu program, który Państwu przedstawiamy, zadowala wszystkie stowarzyszenia i organizacje, które działają na terenie naszej gminy. Dziękuję Pani Wójcie. Proszę Pani o naszą. Tokiem wójta mogę tylko powiedzieć, że jeśli nikt nie odpowiedział na konsultację, to znaczy, że do osób zainteresowanych one nawet nie wiedziały, że były przeprowadzone konsultacje. Nie każdy w takim okresie końca wakacji, początek roku szkolnego zaglądał na stronę internetową. To nie jest powód, żeby gmina nie rozszerzyła tej informacji. I mówienie, że my nie mamy danych mailowych czy informacji, no to troszeczkę jest nie w porządku. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Wójt, jest pierwszy. Powiem jeszcze słowo, ponieważ ten program uchwalany był przez Radę Gminy, to jeżeli Pani ma takie uwagi od kogoś płynące, to dobrze możemy też taką uwagę zgłosić, nawet po terminie ona niczego nie zmieni w tym wypadku, ale jest podstawą też, żeby potem się do tego przyjrzeć. Natomiast powiem szczerze, że ustawa przewiduje złożenie oferty nawet niezgodnej z tym programem tutaj, którą w trakcie roku organ wykonawczy może rozpatrzeć i za zgodą Rady Gminy zaakceptować. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Radna Gopę. Jeszcze mam pytanie w rozdziale 10, paragraf 21. W tym roku, na rok 2013 mamy zaplanowane 833 300 zł. A ile było w tym roku? Pani Radna Kopra czyta informację tego ważną, czy tak, to ja proponuję jakieś odszedłem w związku z tym, żeby tą kwotę mamy, dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę.